Witam Państwa wszystkich serdecznie. Będę chciał Państwu przedstawić naszego Pana Andrzeja Piechę, gościa dzisiejszego, gospodarza dzisiejszej wystawy i naszego gościa Iławy. Pan Andrzej Piecha, witamy. Proszę Państwa, jak zwykle, niezwykłem dużo mówić o artystach i o sztuce, którą przywieźli ze sobą, bo sztuka ma to do siebie, że powinna bronić się sama. Podejrzewam, że jeżeli się sama nie obroni, to skrzętnie zrobi to nasz pan autor i obroni naszą sztukę. Wszystkie pytania, które w związku z tym się Państwu nasuwają, zapraszam już później po tych mowach wstępnych bezpośrednio do autora i on będzie wszystko wyjaśniał. Ja znalazłem takie jedno zdanie. Twórczość Andrzeja Piechy skłania do refleksji, przyciągając swoją barwą powierzchniowością, wciąga obserwatora w głębi jego własnej podświadomości. Obrazy pozornie wesołe tchną smutkiem poczucia tęsknoty za czymś nieokreślonym. To wspaniałe dzieła, na które można patrzeć godzinami i wciąż pozostają one dla nas intrygującą zagadką. To jest proste zdanie, napisane przez historyka sztuki, ale myślę, że to się właśnie odnosi bezpośrednio do tej sztuki, do tych dzieł, które mamy tutaj na ścianach. Myślę, że jest taka właśnie dla nas wszystkich na te spokojne nasze dni. Zapraszam pana burmistrza, który będzie chciał w imieniu Iławy i swoim coś powiedzieć. Panie Andrzeju, bardzo się cieszę, że możemy pana gościć w Iławie. Dziękuję Skowi za to, że umożliwia nam taki kontakt. Nie, powiedzmy, w tej recenzji, którą zacytował tutaj redakcja, mówiła jedna rzecz, jak ją czytałem. To pierwsze zdanie, które tam było, że jest pan malarzem tajemnic duszy. I więc szczerze się w tym momencie trochę przestraszyłem. Jeżeli pan czyta tajemnice duszy, to czy lepiej, powiedzmy, zostać w domu i nie przyjść, bo jeszcze coś pan przeczyta. Młody burmistrz. I powiem szczerze, że do pierwszej sali, bo tamtej zacząłem, mówię, nie, to powiedzmy, to są pana tajemnice duszy. Bo to, co tam pan pokazuje, to jest, powiedzmy, pana obraz tego, co nas otacza. Czyli nie ma tam nikogo z nas, którym moglibyśmy te tajemnice przekazać, ale jak tutaj wszedłem i zobaczyłem, no to, powiedzmy, zupełnie. Teraz nie jestem pewien, czy pan wszystkich tajemnic nie czy. Jeszcze raz w imieniu pana burmistrza, swoim własnym, podziękować panu za przyjazd do Iławy. I mam nadzieję, że to nie jest to, powiedzmy, ostatnia wizyta. Bardzo proszę i do Iława, powiedzmy. I także bardzo dziękuję koledze Edwardowi. Proszę Państwa, pozwólcie, że zaproszę pana Andrzeja, żeby nam coś opowiedział, nie wiem, o sobie, o swojej sztuce. Ja chciałbym, bo zapomniałem o tym Państwu przekazać, że pan Andrzej przyjechał do nas z Katowic, a więc wybaczcie mu, jak będzie mówił mało. No to powiem, już kiedyś Picasso powiedział taki, to właśnie taki słynny, mój ulubiony cytat z Picassa, że nie dość, że namalować, to się jeszcze z tego tłumaczyć. No ale dobrze, no skoro trzeba, no to spróbuję się trochę wytłumaczyć z tego, co namalowałem. No, tak jak już ktoś o mnie napisał, jest malarzem duszy, bo że rzeczywiście tutaj nie wszystkie obrazy akurat to przedstawiają. No ale to tak jakieś moje wnętrze, które potrzebuje gdzieś przetworzyć trochę i takie rzeczy, i takie, no trochę fascynacji motoryzacją i mechanizmami różnymi, które gdzieś tam funkcjonują i jakoś, że w ogóle to jest, zastanawiała mnie zawsze ta magia malarstwa. Na czym to polega, że w dobie tak doskonałej fotografii ciągle jednak zostajemy przy tej starej, żmudnej technice przenoszenia czy jakichś swoich myśli za pomocą farb, pędzla i innych narzędzi, niekoniecznie tylko narzędzi, ale palców i tudzież innych części ciała na płótno. No poza tym każdy obraz można by rozpatrywać w kilku płaszczyznach. To, co Państwo, czy każdy z Państwa z osobna widzi, podchodząc do obrazu. No i to w drugiej płaszczyźnie, to takiej, no chyba każdego dręczyło kiedyś to pytanie, to akurat dotyczyło poezji, ale na języku polskim bardzo często były zadawane. Co poeta chciał w tym wierszu powiedzieć, prawda? Więc może co malarz chciał w tym obrazie powiedzieć? Ale według mnie jeszcze ciekawszą wersją byłoby zastanowić się przy obrazie, co malarz chciał w tym obrazie ukryć, czego nie chciał nam w żaden sposób powiedzieć, a mimo wszystko to zostało namalowane gdzieś z podświadomości, pomimo jego chęci i pomimo jego
starań, żeby tego w ogóle nie pokazać. Myślę, że Państwo jesteście usatysfakcjonowani. Tak, dziękuję.